Witam Państwa bardzo serdecznie o porannej porze. Jak widać, nasza redakcja sportowa jednak stabiluje się mimo wczesnej pory. Tak się zastanawiałam, gdzie Państwo, co by było, jakbyśmy o 8 zrobili konferencję, czy wtedy udałoby nam się Państwa zgromadzić. Także serdecznie dziękujemy za przybycie. W imieniu Piotra Brzmowicza, prezydenta Olsztyna, serdecznie witam naszych gości i Państwa. A wśród naszych gości witam pana Zdzisława Trojgę, trenera kolarzy Warmińsko-Mazurskiego Związku Kolarskiego, pana Wojciecha Grotowskiego, profesora Warmińsko-Mazurskiego Sportowego, pana Lucję Batalą, dyrektora Rady Sportu i oczywiście Piotra Brzmowicza. Coś nie tak? To zapraszam w takim razie szybciutko do przedstawienia celu, dla którego się dzisiaj tutaj spotkaliśmy, a mianowicie wspaniały wyścig kolarski, który przed nami już w ten weekend. Panie Prezydencie, proszę o zaproszenie naszych mieszkańców, a naszych gości poprosimy o rozwinięcie tematu i podanie kilku szczegółów. Tak, proszę. Serdecznie witam członków klubu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Sportowego, jak i jednocześnie Związku Kolarskiego, panią dyrektor państwa. Cieszę się, że po raz kolejny, już po raz trzeci jest organizowany Międzynarodowy Wyścig Kolarski w naszym mieście Olsztynie, bo przecież nasze miasto i pan prezes Trojga związany jest na pewno z tym wyczynowym kolarstwem. To tu gościliśmy największe imprezy, bo i wyścig pokoju w latach 50-tych, 60-tych, bo i również wyścig dookoła Polski, Tour de Pologne. No i oczywiście ten nasz, organizowany od kilku lat, Międzynarodowy Puchar Prezydenta Olsztyna. Na pewno Państwo uczestniczyliście w ubiegłym roku, był bardzo atrakcyjny. W tym roku, z tego co wiemy, to na tej samej trasie. Cieszymy się, że tego typu imprezy mogą być u nas w mieście organizowane. Mamy przecież również z Olsztyna wspaniałych kolarzy, chociażby Marek Rutkiewicz, który osiągał bardzo wysokie wyniki sportowe i mam nadzieję jeszcze będzie nie powiedział ostatniego słowa i również zdobywał różne szczyty. Natomiast ja oczywiście chciałbym zaprosić olsztyniaków na to wydarzenie, kolejne wydarzenie sportowe, które już będzie najbliższą sobotę odbywać się na trasie pomiędzy Olsztynem a Rusią Bartągiem. Jestem przekonany, że emocje, wrażenia będą bardzo, bardzo wysokie. I jestem przekonany, że również ci zawodnicy, którzy wystąpią, naprawdę stanowią elitę i czołówkę polskiego kolarstwa, a przecież również będą zawodnicy zagraniczni. A wobec tego do zobaczenia na mecie, na starcie najpierw, a potem na mecie oczywiście wyścigu, bo przecież będzie kilkanaście okrążeń, które zawodnicy będą musieli pokonać. Dziękuję bardzo. Może w takim razie poproszę teraz panów o przedstawienie szczegółów dotyczących tego wyścigu, gdzie możemy naszych kolarzy spotkać, gdzie start, gdzie meta. Dystans. To może ja jeszcze chodzi o to wyścig. Startujemy o godzinie 12 z ulicy Płoskiego, to jest wylot z Olsztyna w kierunku na Bartąg. Jedziemy w prawo do Bartążka i na rondzie w Bartążku kierujemy się na osiedle generałów, wjeżdżamy do Olsztyna. Trasa okrężna około 10 km. Planowane jest 13 okrążeń. Ruch będzie częściowo tylko ograniczony dla mieszkańców, z uwagi na to, że zawodnicy poruszać się będą tylko w jedną stronę i tylko na czas przejazdu kolumny kolarzy ruch będzie ograniczony i ewentualnie wstrzymywany. Ja ze swojej strony chciałem serdecznie też zaprosić wszystkich kibiców, mieszkańców. Miejmy nadzieję, że pogoda nam dopisze, bo to istotne sprawy są, nie będzie deszczu. No i co? Życzymy kolarzom połamania kół. Jeżeli chodzi o osobowe zaproszenia, drużyny i tak dalej, to może pan trener Trojga więcej powie na ten temat. Bardzo prosimy. Proszę.
witam Państwa. Jest to już trzecia edycja i z roku na rok obsada na Uścigu się powiększa. Startują coraz lepsi kolarze, chociaż tak prawdę mówiąc, w zeszłym roku mieliśmy maksymalną obsadę, bo wszystkie najlepsze ekipy startowały, także trudno było mówić o lepszej obsadzie. Zabrakło nam trochę może jakiś zachodnich ekip zagranicznych, ale mieliśmy przegląd całego polskiego kolarstwa w zeszłym roku. W tym roku tutaj już wpłynęły do nas zgłoszenia tych wszystkich klubów, które startowały w zeszłym roku. Także prawdopodobnie obsada, tak wygląda na to, że obsada wyścigu będzie jeszcze mocniejsza, bo w Polsce w tym roku jest więcej grup zawodowych. Także jedna nowa grupa zawodowa, która się nazywa Las Vegas Power Energy Drink, zapowiedziała tutaj też swój start, także dojdzie nam jedna nowa grupa. Jeżeli chodzi o faworytów tego wyścigu, to najmocniejsze składy zgłosiła grupa zawodowa BGZ Bank i BDC Markpol. Te dwie ekipy startują w kilkunastoosobowych pełnych składach i prawdopodobnie tutaj zostanie wyłoniony zwycięzca tego wyścigu spośród tych zawodników, ponieważ najmocniejsza grupa polska zawodowa przygotowuje się do Tour de Pologne i w tej chwili 9 najlepszych zawodników z tej grupy jest na obozie szkoleniowym w Livigno we Włoszech i tam się przygotowują do wyścigu, który za 9 dni rusza, wyścig do Polski. I no niestety nie zobaczymy na starciu ubiegłorocznego zwycięzcy Michajlowa Nikolaja, Bułgara, który w zeszłym roku wygrał z grupy CC Polsat, ponieważ jest w tym roku również w bardzo dobrej formie i się przygotowuje właśnie do wyścigu do Polski. Ten wyścig dookoła Polski w zasadzie nam nie koliduje, bo on się zaczyna za 9 dni, no ale ponieważ on się zaczyna we Włoszech, więc ta polska grupa zawodowa w tej chwili siedzi we Włoszech, przygotowuje się tam do tego wyścigu. W Polsce część tej grupy jeszcze została, bo w wyścigu dookoła Polski startują reprezentacje 9-osobowe. U nas o tyle jest dobrze, że reprezentacja danego klubu może wystartować w pełnym składzie, także nie robimy takich ograniczeń. I ta 9-osobowa ekipa się tam właśnie we Włoszech przygotowuje. W związku z tym w Polsce z grupy CCC Polsat zostało niewielu zawodników, bo zostało 5 zawodników tylko. 6 zawodnik, który w tej chwili nie startuje, to jest Marek Rutkiewicz. I tutaj też dla nas jest trochę taka przykra sprawa, ponieważ Marek Rutkiewicz jest aktualnie zawieszony, jest podejrzany o stosowanie dopingu, z tym, że ja wczoraj rozmawiałem z osobami takimi, które znają tą sprawę, więc prawdopodobnie jest to jakieś bardzo malutkie wykroczenie i sprawa się rozstrzygnie dopiero, szkoda, bo dopiero 27 lipca sprawa się rozstrzygnie. I dopiero wtedy będzie wiadomo, czy Marek Rutkiewicz będzie dalej w tym roku startował, czy będzie musiał odbyć jakąś tam małą karę. No ale to powoduje niemniej to, że Marek Rutkiewicz nie wystartuje w naszym wyścigu. Być może wystartuje w wyścigu dookoła Polski, ale to też stoi pod znakiem zapytania, bo akurat ta komisja dyscyplinarna zbiera się przed wyścigiem dookoła Polski. Więc prawdopodobnie Marek będzie kibicował tutaj u nas. Oprócz tych grup zawodowych startują wszystkie najlepsze kluby w Polsce. W tej chwili mamy na liście tutaj zgłoszonych około 80 zawodników, więc to jest podobna liczba w zeszłym roku. Być może nam jeszcze dojdą jakieś kluby. Też zgłosiła się reprezentacja Kaliningradu tutaj w takim dużym składzie, która wystartuje w naszym wyścigu, także wyścig będzie miał charakter międzynarodowy. Wszyscy są zachwyceni tą trasą kolarze. Trasa jest piękna, malownicza i wszyscy to potwierdzają, że na tej trasie można się wspaniale ścigać. Jest to ciężka trasa, bo tam nie ma takich odcinków ani płaskich, ani prostych. Trasa jest cały czas kręta, pagórkowata. Zapraszamy wszystkich
Państwa i wszystkich kibiców, żeby przejechać tą trasę na rowerze, zobaczyć, jaka to jest trudność podejmowania tych pagórków. Pan prezydent ćwiczył ostatnio z kolarzami, także sprawdził na własnych, nie wiem, czy tak to brzydko bym powiedział, ale sprawdził na własnym rowerze, jak to trzeba, ile to trzeba wysiłku, żeby pokonać takich 13 okrążeń. Także myślę, że będą emocje na pewno i będzie ciekawie wyglądał ten wyścig i to naprawdę duża gratka dla kibiców kolarskich i nie tylko, żeby obejrzeć taką imprezę, bo nawet w Polsce jest mało takich imprez, gdzie startują wszystkie najlepsze drużyny i gdzie można obejrzeć wszystkich najlepszych polskich kolarzy w akcji. Ja już nie będę wymieniał nazwiska, chociaż mamy tu bardzo dużo takich ciekawych nazwisk i liderów tych poszczególnych grup. Także to już na pewno w prasie się niebawem ukaże, bo Gazeta Olsztyńska tutaj też objęła tak jakby patronat i mają bardzo dużo pisać. Natomiast ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć o takich niespodziankach. Otóż na starcie, na mecie wyścigu szykujemy taką ładną wystawę fotografii z ubiegłego roku, także będą piękne zdjęcia z trasy i z przebiegu rywalizacji z ubiegłego roku, będzie taka relacja. No i drugą taką niespodzianką będzie specjalny gość, który tutaj przybędzie do nas na tą imprezę, akurat tak się udało, że się zwolnił termin po Mistrzostwach Europy i tym specjalnym gościem naszej imprezy, taką gwiazdą będzie Natalia Rutkowska, mieszkanka Olsztyna, która jest wielokrotną mistrzynią Polski, jest mistrzynią Europy, zdobyła Puchar Świata w zeszłym roku w wyścigach kolarskich na torze, wywodzi się tutaj z Olsztyna, wychowała się w naszym klubie i chcemy ją pokazać, chcemy ją przedstawić kibicom, dziennikarzom, tak, żeby mogli ją bliżej poznać. I no, mało jest takich okazji, więc spróbujemy to wykorzystać, ponieważ taka zrobiła się luka w jej startach tutaj. I myślę, że warto, bo prawdopodobnie ta dziewczyna wystartuje na najbliższych Igrzyskach Olimpijskich, bo jest w ścisłej czołówce Polski w tej specjalności, a na torze polskie kolarstwo zdobywa dość wysokie lokaty. To ja miałbym tyle. Jeszcze była chyba jakaś propozycja dla młodszych kolarzy? Tak. W trakcie wyścigu odbędzie się też taki wyścig dla kolarzy 11-12-letnich. To w słownictwie tym kolarskim to się nazywa ta kategoria żak. I oni będą mieli do pokonania taki odcinek pod tą górkę. I tak, że mogli zobaczyć, jak to wygląda, właśnie taki podjazd finisz pod górkę. Także myślę, że to nie będzie zbyt liczna grupa, bo tych kolarzy jest mało. Coraz trudniej jest nam namawiać młodych ludzi właśnie na kolarstwo szosowe. Jest to związane z tym, że na naszych drogach coraz więcej samochodów się porusza, coraz mniej miejsca jest dla rowerów. Także tutaj też taki właśnie apel, żebyśmy chcielibyśmy tutaj przekazać taki apel, żeby tak traktować z jakimś jakoś tak normalnie tych naszych kolarzy i takich szczególnie młodych adeptów kolarstwa, którzy na po prostu które jest bardzo trudną dyscypliną kolarstwo, szczególnie dla tych początkujących, którzy niezbyt pewnie się czują na tych naszych drogach. Dziękuję bardzo. Jeszcze jedno słowo pani dyrektor. Ja należy myślę tutaj podkreślić, że wyścig kolarski jest jedną z bardziej prestiżowych i największych imprez organizowanych w Olsztynie. Już kolarstwo w Olsztynie ma swoje tradycje. Myślę, że należy tutaj zwrócić uwagę na to, że znalazło się w złotej grupie dyscyplin sportowych określonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki jako dyscypliny strategiczne dla Polski.
dlatego też miasto co roku wspiera rozwój kolarstwa, co roku przyznaje dotacje na rozwój kolarstwa, ale również właśnie już od 3 lat wspiera organizację właśnie tego wyścigu. Także pan prezydent będzie miał okazję wręczyć tutaj puchary najlepszemu orlikowi, najlepszemu zawodnikowi z Olsztyna, ale również Natalii Rutkowskiej, o której wspominał pan trener. Także mam nadzieję, że wyścig spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i będzie to doskonała promocja tej dyscypliny. Dziękuję bardzo. Tak, znacie to jeszcze słowo zaproszenia? Tak, oczywiście. Ja miałem przyjemność w ubiegłym roku jechać w samochodzie jednej z ekip i widziałem, jak kolarze rzeczywiście przez te 13 okrążeń wspaniale z jednej strony współpracowali, bo była ucieczka tych najlepszych, a z drugiej strony rywalizowali. Niestety ten, który prowadził wtedy, to chyba był z BGŻ-u, dosłownie 200 czy 300 metrów przed metą, spadł mu łańcuch i nie wygrał, wygrał ten drugi. No ale tak to bywa, tak jak w życiu. Natomiast oczywiście wspaniały wyścig. Chciałbym serdecznie zaprosić jeszcze raz w imieniu nas wszystkich, mieszkańców Olsztyna, turystów, na międzynarodowy wyścig kolarski, który już w najbliższą sobotę odbędzie się ze startem i metą przy ulicy Płoskiego, a więc spotykamy się na wyścigu. Dziękuję bardzo. Zapraszam do drugiej części naszego spotkania na wywiady indywidualne, do których serdecznie Państwa zachęcam. Dziękuję bardzo.